Robert Biedroń to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej polityki. Jeszcze niedawno był prezydentem Słupska, a już zakłada swoją nową partię. Znany jest ze swojej działalności na rzecz osób ze środowiska LGBT. Ostatnio podzielił się szczegółami dotyczącymi życia u boku swojego partnera. Robert Biedroń postanowił, że jego kariera w polityce nabierze tempa. W tym celu do życia powołał partię, która według niektórych sondaży może być nawet trzecią siłą polityczną w kraju. Jesień będzie więc wyjątkowo gorąca, bo to właśnie wtedy głosować będziemy na nowych przedstawicieli w parlamencie. Polityk nie boi się otwarcie mówić o swojej orientacji, która w Polsce jest nadal tematem tabu. Nie poprzestaje na deklarowaniu się jako homoseksualista. Chętnie dzieli się szczegółami swojego życia intymnego, co właśnie zrobił. Robert Biedroń o swojej miłości polityk jest w związku na odległość. To powoduje, że ze swoim partnerem widuje się stosunkowo rzadko. Nie sprzyja to więc budowaniu relacji. Jest nam ciężko, ale dajemy radę. Bywa różnie, ale idziemy przez tę szczęśliwą podróż już 15 lat i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. Myślę, że to też łamie pewne stereotypy, że związki na odległość i związki gejowskie są nietrwałe i się rozpadają. Nawet sobie nie wyobrażacie, co się dzieje, gdy się nie widzimy miesiąc lub dwa. Te króliczki z reklamy Duracella odpadają przy nas, gdy się spotykamy, opowiada o swojej relacji Robert Biedroń w wywiadzie dla portalu Przeambitni. Zapytany o to, jak wygląda podryw, stwierdził, że nie pamięta, bo robił to dawno temu. Jak wygląda podryw w środowisku homo? Ja to robiłem 12 lat temu, śmieje się w odpowiedzi. Początki związku Roberta Biedronia nie były najłatwiejsze. Przyznał, że początkowo jego obecny partner nie był w jego guście. Mój chłopak w ogóle nie był w moim typie. Pracowaliśmy w jednej organizacji, pojechaliśmy do Berlina, opowiada początki znajomości. Zapytany o seks stwierdził, że w porównaniu z przeszłością nie jest już tak dobry, jak kiedyś. Jestem coraz słabszym ekspertem od seksu. Mam 39 lat i powoli zaczynam zapominać, co to jest seks. W te klocki nie czuję się już tak mocny, dzieli się swoim życiem w rozmowie z kafeterią.